Spodziewaliśmy się, że to będzie trudny mecz. Wiemy zawsze, jak się gra przez po zmianie trenera i jak zawodnicy dodatkowo są zmobilizowani, bo każdy od początku walczy o swoją pozycję w zespole. Zdawaliśmy sobie sprawę, że indywidualności mają naprawdę na wysokim poziomie tutaj włodarze i trener z Lublina, także spodziewaliśmy się trudnej przeprawy i taka właśnie była. Zadecydowały detale gdzieś końcowe, w końcowych fragmentach obie drużyny się myliły. Ta, która grała dłużej, lepiej w obronie, ta wygrała mecz. No właśnie, tutaj w Lublinie została poprzeczka bardzo wysoko powieszona. Praktycznie 40 minut nie byliście w stanie przełamać tego startu. No i tutaj było na styku, jak mówię, równy z równym. Tak, no można powiedzieć, że ostatnie dwie akcje nasze zadecydowały. Wykorzystaliśmy to, że ten Rdedek zmienił, grał na jednego wysokiego i naszych podkoszowych dwóch ktoś musiał ukryć z graczy obwodowych. Wykorzystaliśmy to skrzetnie, zdobyliśmy dwie akcje z rzędu, dwa punkty. No i mówię, graliśmy bardzo dobrze w obronie. To ostatnią minutę, dwie przepracowaliśmy świetnie w zespołowej obronie i nie pozwoliliśmy przede wszystkim Wignicowi wjechać łatwo w pole 3 sekund, czy rzucić, czy rozrzucić piłkę do kolegów. Grzesiek, powiedziałeś w wywiadzie telewizyjnym, piłka meczowa, ale tak w zasadzie były trzy piłki meczowe tutaj, bo trzy straty, nieskończone nawet rzutem. No, trudno powiedzieć, no Dak chciał na pewno jak najlepiej, no były te podania niedokładne, ale nie ma co też wieszać psów na Dagu, że on akurat te straty zrobił. No, tak jak powiedziałem, gdzieś na pewno jeszcze z tyłu głowy siedzi to, że za długo tą piłkę w tych końcówkach przetrzymujemy, powinniśmy szybciej się tą piłką dzielić i na pewno wyciągniemy z tego wnioski. To był zupełnie inny mecz niż choćby w Gdyni, jak i wiele innych, zwłaszcza w końcówce. No i też z waszym nastawieniem, mentalnością, to jest właśnie już zmiana mentalności, czy po prostu na razie efekt nowego trenera? No jak było widać dzisiaj, cały mecz praktycznie graliśmy, można by powiedzieć, równo, nie było żadnych fal, żadnego takiego drastycznego spadku. Graliśmy równo, więc no po jednym dniu po przyjeździe trenera już tą jakość było gdzieś tam widać, więc no wydaje mi się, że tak będziemy grać, pójdziemy coraz lepiej grać, coraz wyżej pójdziemy. Powiedz jeszcze ostatnią rzecz, co prawda sam nie widziałem jeszcze statystyk, ale wydaje się, że taka główna zmiana to jest bardzo mocna rotacja. Co chwila ktoś gra inny w obronie, ktoś gra inny w ataku. Czy to pozwoliło wam utrzymać świeżość praktycznie przez 40 minut? Na pewno też. Każdy chciał się pokazać trenerowi z jak najlepszej strony. Trener nam powiedział na pierwszym treningu, że właśnie tak będzie rotował zespołem i każdy zawodnik był na to przygotowany i z tego też wynikła taka wydaje mi się równa gra i to jest dobre.